Jeżeli od jakiegoś czasu siedzisz w temacie grafiki, to pewnie kojarzysz już odpowiednie narzędzia, które powinieneś wykorzystać przy konkretnych zadaniach. W sensie, gdy chcesz wymodelować jakiś trójwymiarowy obiekt, to pewnie odpalasz Blendera. Gdy chcesz nałożyć na niego jakieś tekstury, to całkiem możliwe, że patrzysz w stronę Substance Paintera. Animacje? Cascadur. Symulacje? Embergen. I można by tak długo wymieniać. Narzędzi, które możemy wykorzystać w naszej pracy, jest cała masa, a ich wybór zależy od naszego projektu i często budżetu. Jednak co jakiś czas pojawiają się nowe programy, które zamierzają zmienić nasze przyzwyczajenia i sprawić, że przy następnym projekcie weźmiemy pod uwagę coś nieco innego. Poznaj Instamat. Pod koniec stycznia premierę miał program Instamat, który robi tyle rzeczy, że pojawia się pewien problem, gdy chcesz powiedzieć, do czego on właściwie służy. Ale po kolei. W takim mega dużym skrócie jest to program do tworzenia własnych materiałów i nakładania ich na obiekty 3D. W sumie coś jak dobrze nam znany Substance Painter i Substance Designer. Tylko że potrafi on też miksować materiały, czyli coś jak Quixel Mixer albo Substance Sampler. No i to nie wszystko, bo ma też możliwość edytowania geometrii obiektów 3D i nawet tworzenia zautomatyzowanych renderów. Coś jak Blender i jego system Geometry Nodes. Na dodatek przychodzi do nas z mega dużą biblioteką gotowych materiałów, a każdy z nich jest stworzony w wewnętrznym systemie nodów, czyli mamy pełny dostęp do dosłownie każdego elementu i możemy go w pełni modyfikować. Poza tym ma też kilka innych mega ciekawych funkcji, ale do nich dojdziemy za chwilę, bo najpierw muszę Ci powiedzieć o jego cenie, którą też możemy zaliczyć do sporych zalet. Jeżeli na swoich projektach zarabiasz mniej niż 100 tysięcy dolarów rocznie, to ten program dostajesz całkowicie za darmo. Czyli coś jak licencja Unity przed tymi ostatnimi zmianami. Powiem Ci, że ja podchodziłem do tego dosyć sceptycznie, bo przecież jakiś losowy, mało znany program nie może tak nagle pojawić się i zrobić tyle rzeczy, co dwa czy trzy inne programy. Ale mimo wszystko pobrałem go i bawię się nim od kilku dni. Jednak już teraz mogę powiedzieć, że bardzo mi się spodobał i możliwe, że za jakiś czas zastąpi dla mnie niektóre z wymienionych wcześniej programów. Patrz na to. Gdy odpalisz program, dostajesz do wyboru kilka opcji. Te opcje to różne typy projektów, które możesz utworzyć. Każdy z nich jest wytłumaczony po prawej stronie, ale to jest dużo literków, więc pokażę Ci, czego możesz się spodziewać. Zacznijmy może od samego dołu. Mamy tutaj Function Graph i Atom Graph. One są całkiem do siebie podobne, ale jednak wykorzystywane do nieco innych celów. Już tłumaczę. Obie te opcje są najmniejszymi bloczkami, jakie możemy stworzyć. Zawieramy w nich jakąś logikę, a następnie możemy je wykorzystywać we wszystkich przyszłych funkcjach i materiałach, jakie będziemy tworzyć. Tylko jaką logikę możemy tu zawrzeć? A mamy na przykład możliwość zrobienia własnych filtrów na obraz albo wykonania dowolnej innej operacji na obrazie wejściowym w stylu znanym z systemów programowania wizualnego, jak na przykład Blueprint w Unreal Engine. Jedyną różnicą między Function Graph i Atom Graph jest to, że Function Graph przyjmuje również wartości, które nie są obrazami. Więc gdy potrzebujemy wykonać jakieś obliczenia, to ta opcja będzie idealnym wyborem. Jak już stworzyliśmy efekt, o który nam chodziło, to możemy przeskoczyć piętro wyżej, do Element Graph. Jest jeszcze NPass Graph, ale o nim za chwilę. Element Graph to miejsce, w którym możemy tworzyć nasz materiał tak jak to jest robione w nodach w Blenderze albo w Substance Designer. Mamy gotowe nody generujące dany efekt i łączymy je w taki sposób, aby otrzymać konkretny materiał. Może to być materiał cegieł, trawy, błota, jakiś paneli science fiction, nieważne. To co sobie wymyślisz, prawdopodobnie możesz tu stworzyć. A jeżeli nie możesz znaleźć jakiegoś konkretnego noda, to możesz stworzyć go w Atom Graph i wykorzystać w tym miejscu. Jednak Element Graph to nie tylko materiały. Możesz tu też wczytać dowolny obiekt 3D, albo wygenerować własny i przerobić go do swoich potrzeb. Coś jak Geometry Nodes w Blenderze. Jeżeli obiekt ma za dużo geometrii, to możesz ją zredukować. A może nie ma rozłożonej siatki UV? Od tego też jest specjalny node. Możesz nawet renderować obiekty za pomocą nodów. A to sprawia, że masz możliwość zautomatyzowania sporej ilości czynności, które dotychczas wykonywałeś ręcznie w innych programach. No dobra, to teraz może wróćmy wreszcie do tego NPass Graph. Tutaj przyznam, że sam jeszcze tego nie ogarnąłem, ale wychodzi na to, że jest to podobny system do Simulation Zone w blenderowych Geometry Nodes. Czyli, że ustawiasz logikę, która ma się wykonać i możesz ją powtórzyć wiele razy, aż dostaniesz oczekiwany efekt. Może to być przydatne przy tworzeniu zwykłych arrayów obiektów w bardzo prostym przykładzie i na przykład całych symulacji lub systemów cząsteczek w tych bardziej skomplikowanych przypadkach. Trzeba przyznać, że to wszystko brzmi całkiem fajnie, ale mamy jeszcze sporo przed sobą, więc przeskakujmy dalej. Odpalając ponownie ekran nowego projektu, widać, że wyżej mamy opcję Materialize Image. Myślę, że to spodoba się sporej ilości osób, bo tutaj nie będziemy dotykać nodów. No przynajmniej nie bezpośrednio.
Dostajemy tutaj nieco inny interfejs, na którym będziemy mogli przerabiać zwykłe, płaskie obrazki na pełne materiały PBR. Chodzi o to, że będziemy w stanie zrobić tekstury takie jak roughness, normal czy height ze zwykłego zdjęcia, a później wykorzystać je w jakimś Blenderze albo Unreal Engine. Z prawej strony mamy masę suwaków, które pomogą nam wyciągnąć taką jakość, jaką oczekujemy bez dłubania w nodach. Jednak prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero w projekcie Material Layering. Chyba najłatwiej mi to będzie wytłumaczyć, odwołując się do innego programu poruszanego na tym kanale. Kojarzysz jeszcze Quixel Mixer? Pozwala on na teksturowanie obiektów 3D i miksowanie ze sobą różnych materiałów. To właśnie do tego chciałem nawiązać, bo Instamat robi to bardzo podobnie. Na początku wybierasz jeden z masy materiałów otrzymanych razem z programem i zaczynasz modyfikację. Możesz połączyć ze sobą dowolne materiały z biblioteki, ale też zaimportować własne lub te stworzone we wcześniejszym kroku. Wystarczy, że znajdziesz je w panelu z lewej i przeciągniesz na naszego plane'a na samym środku. Tak przygotowany materiał albo eksportujesz do zewnętrznych programów, takich jak Blender, albo zapisujesz i przechodzisz do kolejnego kroku. A tym krokiem jest layering, czyli w sumie dokładnie to samo co Substance Painter. Wszystko to, co wykonaliśmy w poprzednich etapach, od samego Atom Graph aż do tych warstw materiałów, które pokazywałem przed chwilą, możemy wykorzystać w tym layering. Najpierw importujesz jakiś obiekt 3D, który Cię interesuje i możesz zaczynać go teksturować. No i znowu, możesz wykorzystać do tego całą bibliotekę materiałów. A jak czegoś Ci będzie brakować, to albo tworzysz to od zera, albo pobierasz z internetu i lecisz dalej. Jest tutaj nawet system wypalania tych najważniejszych tekstur, czyli to, w czym Blender dosyć średnio sobie radzi. Więc nawet jeżeli nie zamierzasz korzystać ze wszystkich opcji tego programu, to według mnie opłaca się go ściągnąć tylko po to, żeby wypalać sobie teksturki, bo idzie to zrobić mega sprawnie. A chyba żaden inny darmowy program nie zrobi tego aż tak dobrze. Co do samego teksturowania obiektów, to mamy tutaj cały zestaw, którego byśmy oczekiwali od tego typu programu. Możemy ręcznie malować po geometrii, ale też generować proceduralne efekty, takie jak zarysowania czy brud w zagłębieniach. Dodatkowo mamy dostęp do dekali, czyli takich jakby naklejek na obiekty, czy różnego rodzaju masek i efektów nakładanych na dowolne warstwy materiałów. A no i całość oczywiście możesz wyeksportować jako zwykłe tekstury i przenieść do każdego innego programu. Ja wiem, przez cały ten film na tyle zachwycam się tym programem, że wygląda na to, jakby mi sporo za to zapłacili. Ale na serio nic od nich nie dostałem. Znalazłem ten program kompletnie przypadkiem kilka dni temu i od tego czasu mega dużo w nim eksperymentuję i staram się wykorzystać jak najwięcej jego funkcji. No bo według mnie jest tu całkiem spory potencjał. Na razie jedyne, do czego mógłbym się dowalić, to dokumentacja i dosyć mała ilość materiałów szkoleniowych. Mówię tu o wszelkiego rodzaju poradnikach wideo, ale też zwykłych tekstowych instrukcjach. Ale myślę, że na tym etapie można to wybaczyć, bo program miał premierę pod koniec stycznia, więc nie było jeszcze na tyle czasu, żeby pojawiła się jakaś większa społeczność tworząca poradniki. Myślę, że ja na pewno w przyszłości będę wrzucał filmy z tego programu, ale na razie muszę go bardziej poznać i zobaczyć, co on faktycznie potrafi. Jednak zapowiada się całkiem dobrze. Tak jak mówiłem, całość na start jest totalnie darmowa, więc bez problemu możesz sobie przetestować, jeżeli mi nie wierzysz. Link wrzucam do opisu i już uciekam, bo program sam się nie nauczy. Cześć!